29 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Bez Kupowania. Czy wyobrażamy sobie dzień bez wychodzenia do sklepu? O to zapytaliśmy mieszkańców Skoczowa. W tym roku dzień bez zakupów przypada w sobotę. Wtedy, kiedy najczęściej zakupy robimy. No byłam, zamówiłam sobie piękne futerko za 800 zł. No po prostu taka jest potrzeba, choćby chleb i prawda, te podstawowe produkty. W sobotę jest dzień z zakupami, głównie z zakupami. Ale... Tylko do kwiaciarni zajdę po kwiaty. Wyobrażam sobie, oczywiście. A kiedy pani najczęściej robi zakupy? W który dzień tygodnia? No w niedzielę. Przeważnie, ale w tygodniu też. Ludzie chyba się nastawiają na soboty, niedzielę, na markety przeważnie. Ale są i tacy, którzy sobotę poświęcają na zupełnie inne zajęcia. Nigdy. W sobotę? Tak. Nie, sobota jest dla mnie dla odpoczynku. To znaczy prasę kupuję mi papierosy, o to wszystko. W sobotę idę na Andrzejki. Dorota Kochman, portal OX.pl.